oczekiwany zwrot akcji. Jest takie powiedzenie, że kobieta zmienną jest. Zakończenie pierwszych prac spółdzielni. Że to drzewo ogranicza również ich zdrowie. Ubezpieczenie mieszkania strzałem w dziesiątkę. Pilnie należy przeglądać swoją pocztę. Darmowe wejściówki na spektakl. Turniej Orlik Cup okazją do uczczenia pamięci o żołnierzach wyklętych. Zarażają tych młodych ludzi tym patriotyzmem. Kontrola zwolnień lekarskich. To ponad 1 000 000 złotych wstrzymanych lub cofniętych świadczeń chorobowych. Magdalena Małek, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. W zeszłym tygodniu informowaliśmy Państwa o poczynaniach przewodniczącego Antoniego Czopa. Wydawało się, że po wyjątkowo jednoznacznym piśmie wojewody Czop zacznie postępować zgodnie z wykładnią, jaką otrzymał od wojewody właśnie. Nic bardziej błędnego. Sesji jak nie było, tak nie ma. Nie ma go także z innego powodu. Najprawdopodobniej jest na urlopie, a wówczas funkcję przewodniczącego pełni wiceprzewodniczący, a więc Jan Ściseł. Ten ostatni próbował zwołać sesję i wbrew temu, co wynikało z pism, jakie skierował na ręce przewodniczącego Bodziacki, sesja najprawdopodobniej odbędzie się w najbliższy wtorek. Zgodnie z prawem, jeżeli przewodniczący Rady Miasta jest nieobecny, bez względu na to, z jakiego powodu, wówczas prawo zwołania sesji posiada wiceprzewodniczący, a burmistrz powinien. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji i posiedzeń komisji. Zapis statutu wydaje się jasny. Co zatem przyniósł ostatni tydzień? Po tym, jak wiadomo już było, że Czop wbrew zaleceniom wojewody postąpi inaczej, czyli nie zwoła sesji, do działań przystąpili wnioskodawcy. Traf chciał, że najprawdopodobniej aż do 28 marca jeszcze urzędujący przewodniczący jest na urlopie. Staraliśmy się wyjaśnić, dlaczego Czop odwołał dyżury, na których powinien przyjmować mieszkańców. Pracownicy nie chcieli się wypowiedzieć przed kamerą. Stwierdzili jednak, że najprawdopodobniej przewodniczącego nie będzie aż do 28 marca. Jest wtorek, 4 marca 2014 roku. Znajdujemy się przed pokojem, w którym powinien być pan Antoni Czop. Jednak pana Antoniego Czopa nie ma. Nie wiadomo, dlaczego nie ma, bo nie zdołaliśmy się dowiedzieć. W sumie tego nikt nie wie. Wiadomo jest tylko, że w miesiącu marcu dyżury przewodniczącego Rady są odwołane. Wydaje mi się, z tego co się zdążyłam już nieoficjalnie dowiedzieć, dieta, pomimo tego, że pana Antoniego Czopa nie ma, zostanie mu przyznana. Zgodnie z prawem, w przypadku jaki wystąpił w Lubartowie, kompetencje przewodniczącego sprawuje wiceprzewodniczący. Wiedziało o tym 11 radnych, którzy domagali się zwołania sesji nadzwyczajnej. W dniu, w którym odwiedziliśmy Urząd Miasta, skierowali wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, ale oprócz do przewodniczącego Czopa, także do Jana Ścisła. W związku ze złożonym w dniu 18 lutego 2014 roku wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej, spełniającym wymogi formalne określone w artykule 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz w związku z pismem organu nadzoru z dnia 26 lutego 2014 roku, informującym pana przewodniczącego, iż jest pan zobowiązany do zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, my niżej podpisani radni Rady Miasta Lubartów wzywamy pana przewodniczącego do niezwłocznego zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubartów. Wiceprzewodniczący Ściseł przygotował odpowiednie zawiadomienie i stała się rzecz bez precedensu w Lubartowie, a najprawdopodobniej i w Polsce. Burmistrz kieruje do Ścisła pismo, w którym czytamy. W związku z pismem informującym mnie o zwołaniu przez pana sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Lubartów w dniu 11 marca 2014 roku, zwracam się o niezwłoczne przedłożenie upoważnienia do zwołania sesji, o którym mowa w paragrafie 15 i paragrafie 22 ust. 3 Statutu Miasta Lubartów. Powołany przez pana paragraf 17 ust. 2 Statutu Miasta Lubartów dotyczy wyłącznie kwestii reprezentowania Rady na zewnątrz bez składania oświadczeń woli w jej imieniu. Zwołanie sesji nadzwyczajnej w trybie zaproponowanym przez pana skutkować może nieważnością uchwał podjętych przez Radę Miasta na takiej sesji. Czytamy w piśmie, pod którym podpisał się burmistrz Bodziacki. Szykował się zatem w naszym mieście kolejny spór o to, czy burmistrz miał prawo postąpić w ten sposób, jak wskazano w piśmie. Głos w sprawie ostatnich wydarzeń zabrał Krzysztof Paśnik z Urzędu Marszałkowskiego. Spotyka pan się ze swoimi kolegami, z innymi osobami z kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego. Proszę powiedzieć, jak jest komentowane to, co dzieje się w Lubartowie? W chwili, kiedy pada nazwa miasta Lubartów na twarzach moich kolegów, niestety pokazuje się bardzo ironiczny wyraz twarzy.
Jest mi przykro z tego powodu, gdyż jestem mieszkańcem tego miasta i chciałbym, żeby o tym mieście mówiono jak najlepiej. Co wywołuje owe, jak pan to nazywa, ironiczne uśmiechy? Postępowanie lubartowskich władz. Głośnym echem, szerokim echem w województwie lubelskim, jak i w Lublinie, odbiło się postępowanie pana Antoniego Czopa. Przewodniczący Rady Miasta, który nie zwołał nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Podczas dyskusji z moimi kolegami, przyjaciółmi, którzy ciągle mnie pytają, co tam u was się w tym Lubartowie dzieje? Czy wasi jakby lokalni włodarze znają ustawy samorządowe? Mówi pan, że nie znają ustawy. Co pan ma konkretnie na myśli? Samą ustawę o samorządzie gminnym, jak i orzecznictwo sądowe. Mam nadzieję, że burmistrz umożliwi zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Gdyby zdarzyło się inaczej, to mówiąc najdelikatniej, radni i wiceprzewodniczący mieliby utrudnione zadanie w wykonywaniu mandatu radnego. Chciałem podkreślić to, co w jakich granicach oraz w jakich okolicznościach zostało już jasno sprecyzowane, między innymi wyrokiem z 7 sierpnia 2013 roku, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny jasno określa postępowanie w danej sprawie. Zgodnie z tą wykładnią wiceprzewodniczący ma prawo zwołać sesję nadzwyczajną. Dotarliśmy do wyroku, o którym mówił dyrektor Paśnik. Do zwoływania sesji nadzwyczajnej Rady Gminy mają także zastosowanie postanowienia artykułu 19 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminy. Oznacza to, że zasadniczo zwołuje ją przewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia zastępującego go wiceprzewodniczącego, zadanie to automatycznie przechodzi na wiceprzewodniczącego najstarszego wiekiem. Jeżeli jest jeden wiceprzewodniczący, to on w razie absencji przewodniczącego zwoła sesję Rady zarówno zwyczajną, jak i nadzwyczajną. Przyjąć należy, że w razie nieobecności przewodniczącego Rady Gminy, gdy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej czyni zadość ustawowym przesłankom określonym w artykule 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminy, to wiceprzewodniczący jest uprawniony do zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Gminy. W oparciu o normę zadaniową, zawartą w artykule 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy, jest on wręcz zobowiązany do dokonywania w czasie nieobecności przewodniczącego działań umożliwiających realizację założonego przez ustawodawcę celu związanego z prawidłową organizacją i funkcjonowaniem Rady, w tym także zwołania nadzwyczajnej sesji Rady. Gdyby interpretować ten przepis literalnie, to trzeba by przyjąć, że w czasie nieobecności przewodniczącego również konieczne jest szczególne upoważnienie wiceprzewodniczącego do zwołania rady. Jednakże, mając na względzie powyższe rozważania, taka wykładnia byłaby sprzeczna z ustawą 2, zdanie 3, artykuł 19 ustawy o samorządzie gminy. Nadto mogłaby doprowadzić do paraliżu prac rady. Czy zatem sesja się odbędzie? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do radnego Tomasiaka. To pytanie zawiera w sobie niesamowitą trudność, jeżeli chodzi o to, żeby na nie odpowiedzieć, bowiem jest takie powiedzenie, że kobieta zmienną jest. Z informacji, które płynęły w pierwszej części tygodnia, wszystko wskazywało na to, że nadzwyczajna sesja się nie odbędzie. Dzisiaj jaskółki doniosły nam, że w Urzędzie Miasta zapadła decyzja, że jednak zawiadomienia zostaną rozesłane. Więc jeżeli zapadła taka decyzja, to jestem niesamowity wdzięczny burmistrzowi za to, że pozwoli nam jako radnym realizować nasze zadania wynikające z ustaw. Że będziemy mogli przyjąć uchwały, że będziemy mogli powołać komisję, która uporządkuje w końcu sprawę nieuporządkowaną cały czas z pomnikiem Armii Krajowej. Niesamowite szczęście, że Urząd Miasta wesprze wiceprzewodniczącego Ścisła, który zgodnie z prawem mógł zwołać sesję i że taka decyzja zapadła. Po prostu jest nam niezmiernie, niezmiernie miło.
Z ostatnich informacji wynika, że burmistrz umożliwi zwołanie sesji, a więc sesja najprawdopodobniej się odbędzie. Sytuacja w Lubartowie coraz bardziej zaczyna przypominać sinusoidę. Nie wiadomo, czy radni będą mogli skorzystać ze swoich uprawnień. Miejmy nadzieję, że radny Ściseł będzie mógł jednak zwołać sesję i że choć raz przysłowie mądry lubartowianin po szkodzie nie sprawdzi się w naszym mieście. Dla kanału S Magda Małek. Zakończyły się pierwsze prace na terenach spółdzielni związane z rewitalizacją. Przez ostatnie 2 tygodnie trwała wycinka drzew. Okazuje się, że członkowie spółdzielni liczyli na wiele większy zakres usuwania niechcianych drzew niż dokonała tego spółdzielnia. Swojego zdziwienia stanowiskiem mieszkańców nie kryje prezes Tomasiak. Ludzie chcą, żeby spółdzielnia wycięła dodatkowe drzewa. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe, z tym, że mamy taki mały niuansik, może w ten sposób powiem, że aby wyciąć jakiekolwiek drzewo, musimy mieć zgodę Urzędu Miasta i my musimy złożyć wniosek i ten wniosek do nas trafia i często trafia z odmową. Jeżeli, tak jak mieliśmy przypadki teraz, kiedy robimy drogi przeciwpożarowe, kiedy te drzewa zagrażały życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu mieszkańców, no to udało nam się uzyskać takie zgody bezproblemowo. Jednocześnie, jeżeli te drzewa zagrażały substancji, czyli tej tkance budowlanej, która jest na naszym terenie, to również nie było z tym problemu, ale takie drzewa wolno stojące, to warto by było, i tutaj mam gorącą prośbę do mieszkańców, żeby uzmysłowili władzom miasta Lubartowa, że to drzewo ogranicza również ich zdrowie, że zasłania im dla przykładu światło na parterze, że nie ma możliwości, żeby normalnie funkcjonować w swoim mieszkaniu. Ale czy jest możliwe wycięcie tych drzew? Tak jest. Jeżeli się okaże, że nie ma przeciwwskazań w Urzędzie Miasta i że to konkretne drzewo, które mieszkaniec sobie życzy, żeby zostało wycięte, dostał już obietnicę, to my automatycznie wyślemy pismo do Urzędu Miasta i jest to, trwa dosłownie taka decyzja, to ja składam obietnicę, że tego samego dnia, jak wpłynie pismo do spółdzielni mieszkaniowej, tego samego dnia jeszcze zostanie skierowane do Urzędu Miasta i będziemy czekali na decyzję z Urzędu Miasta, a to też nie trwa długo, bo jeżeli jest wszystko dogadane, to decyzja zapada w chwilę. Czy ktoś oponował przeciwko wycince? No właśnie nie, ja dlatego mówię o tym i przesyłam instrukcję, jak postępować, jeżeli chodzi o tę wycinkę, że mamy mnóstwo telefonów teraz od mieszkańców, którzy po pierwsze dziękują, że zostały te drzewa takie bardzo wysokie przycięte, szczególnie ci, którzy mieszkają na parterze, pierwszym piętrze, drugim piętrze, a nierzadko i trzecim, bo te drzewa zasłaniały słońce, w lecie czuli się jak w lochu, mieszkali jak w piwnicach. Natomiast wiem, że jedna z osób mocno intensywnie zabiegała o to, nie będę podawał nazwiska tej osoby, aby podpuścić mieszkańców, aby, nie wiem, wywołać jakieś sprzeczki, awantury, jakieś zamieszanie zrobić w spółdzielni mieszkaniowej w związku z tą wycinką. I ja naprawdę serdecznie dziękuję tym mieszkańcom, którzy podeszli do sprawy rozsądnie, którzy dyskutowali i tłumaczyli tej osobie, że to jest konieczne, że za chwilę zobaczy, jak to będzie wyglądało i że nie ma racji w tym, co robi. A 99,9 pozostałych osób, naprawdę, my odebraliśmy kilkaset telefonów od osób, które proszą, wręcz błagają, że jeżeli już robimy tą wycinkę, to że warto wyciąć, no tak jak jesteśmy teraz na Cichej, widzieliśmy, co było jeszcze 2 tygodnie temu, ale mamy drzewa przy poszczególnych budynkach wielorodzinnych. No nie wiem, czy ktoś chciałby mieszkać w budynku za moimi plecami, gdzie proszę zwrócić uwagę, że zostały drzewa, które są wielkości budynku wielorodzinnego. One za chwilę puszczą liście i przesłonią tym ludziom światło. Co prawda ono będzie nieco już silniej docierało do tych budynków, ale zamiast tych drzew powinny powstać nowe, małe, które idealnie wpisują się w architekturę blokowisk. Ile drzew zostało wyciętych, a ile będzie nowych nasadzeń? No dziękuję za to pytanie. Wycięliśmy około 300 drzew, a nasadzimy około 400, ponad 400 drzew zostanie posadzonych, więc różnica, ale mówimy o drzewach, a wspomnijmy jeszcze o krzewach. W sumie nasadzimy na tych osiedlach, gdzie dokonaliśmy, podkreślam, 300 drzew zostało wyciętych, my nasadzimy 2000 roślin, czyli 400 drzew, tylko takich drzew, które są normalne w tak wysokiej zabudowie i nie zasłaniają tego, o czym wcześniej powiedziałem,
a po drugie reszta to będą krzewy i różnego rodzaju rośliny ozdobne, tak żeby nasze osiedla, zresztą mówię, zacisze jest przykładem. Będziemy tak intensywnie robili na zadzwonienie jak na zaciszu, a nasze osiedla w końcu będą wyglądały normalnie. Rozmawiamy o dwóch osiedlach, a co z pozostałymi? No właśnie tutaj mam niespodziankę dla mieszkańców Zgody. Tam ruszamy z pracami termomodernizacyjnymi. Podpisaliśmy już umowy i rozstrzygnęliśmy przetargi na docieplenie 3 ostatnich bloków na tym osiedlu. Lipowa 6A, Chopina 15 i Słowackiego 13. Jeszcze w tym roku będą docieplone, wyremontowane i będą ci mieszkańcy mieli tych bloków taki sam standard jak wszyscy pozostali. Tak więc te obietnice, które składaliśmy w zeszłym roku, te założenia, które przejęliśmy w planie remontów, są realizowane. Oprócz tego mnóstwo innych drobnych prac. No, ale w tych blokach, które zostały już kompleksowo wyremontowane, za dużo pracy nie mamy. Prace w spółdzielni idą pełną parą. Jeżeli takie tempo zostanie utrzymane, to już w lecie powinny być widoczne pierwsze efekty największej w historii lubartowskiej spółdzielni rewitalizacji. Dla kanału OS Magda Firlej. W połowie lutego informowaliśmy, że do naszych drzwi zapuka osoba upoważniona przez spółdzielnię i zaproponuje dobrowolne ubezpieczenie mieszkania. Akcja okazała się strzałem w dziesiątkę, bo na ubezpieczenie swojego dobytku zdecydowało się już 30% członków, którzy mieli okazję zapoznać się z ofertą. Dobrowolne, dodatkowe ubezpieczenie mieszkania dla spółdzielców. Czy mieszkańcy uznali to za dobry pomysł? 30% mieszkańców wydaje mi się, że chyba jest zadowolona z tego, że udało nam się nawiązać współpracę z jedną z firm, która zaproponowała to ubezpieczenie, bo wiemy, że no zainteresowanie wydaje się 30%, że jest to dosyć dużo. Więc to trwa. Zostało zrealizowanych kilka osiedli mieszkaniowych, natomiast ci wszyscy, którzy oczekują na pismo, niech spokojnie czekają, bowiem niedługo zostanie powierzone odpowiednie zawiadomienie na klatce schodowej, zostanie wystosowane odpowiednie pismo w skrzynce pocztowej, także do czerwca zaplanowaliśmy, że będzie to realizowane w spółdzielni mieszkaniowej, dlatego pilnie należy przeglądać swoją pocztę. Tym bardziej, że zawsze będzie informacja, że coś pojawi się tego dnia w naszych skrzynkach, czy ktoś też zapuka do naszych domów. I naprawdę gorąca prośba, bo ten sygnał, który mamy od osoby, które są upoważnione do tego i przez tą firmę, i przez spółdzielnię mieszkaniową, żeby mogła przejść po tych mieszkaniach. Przypomnę, że proszę zwrócić uwagę, że ta firma ubezpieczeniowa, która wystosowała tą propozycję, postępuje zupełnie inaczej niż inne firmy, które wieszają ogłoszenia na przykład na tablicach, podszywają się pod jakieś uzgodnienia albo podszywają się pod jakieś zakłady remontowo-budowlane i wręcz piszą o jakiejś wymianie drzwi. Nie, tutaj firma zachowała się na tyle uczciwie, że przyszła do nas, na tyle uczciwie, może nie na tyle uczciwie, normalnie. Porozmawiała, uzgodniła z nami zasady, na jakich to będzie. Tym bardziej, że ubezpieczenie jest dobrowolne, to także nie ma konieczności, nie ma obowiązku podpisywania tego. Natomiast no, 30% mieszkańców uznała, że to jest dobra oferta. I osiedla są robione systematycznie, zostało zaczęte od osiedla Zgoda i od tamtej strony Lubartowa. Osoba, która ma to zrealizować, będzie odwiedzała poszczególnych mieszkańców i gorąca prośba właśnie o to, żeby podpisać tej osobie, jeżeli ktoś nie chce. Czyli po prostu nie ma ochoty się ubezpieczyć, bo każdy ma do tego prawo, żeby tej osobie podpisać na liście, że nie była u mnie ta osoba i nie wyraziła zgody, bo to ta osoba jest z tego rozliczana i musi chodzić do skutku, dopóki takiej negatywnej odpowiedzi nie otrzyma. I myślę, że wszyscy jesteśmy dorosłymi ludźmi i wiemy, że nie chcielibyśmy być traktowani źle przez kogoś, więc sami też kogoś źle nie traktujmy. Ja wiem, że czasami jest jakiś opór, ale jeszcze raz podkreślam. Wszystko zostało uzgodnione ze spółdzielnią mieszkaniową i wydaje mi się, a wręcz jestem pewien, że nie będzie tutaj żadnych animozji pomiędzy nami a firmą, jeżeli chodzi chociażby o ochronę danych osobowych.
50 wejściówek czeka na rodziców i ich pociechy w spółdzielni mieszkaniowej. 50 pierwszych osób, które odwiedzą spółdzielnię, otrzyma darmowe bilety na spektakl Zaczarowany świat bajek. Impreza organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych, a odbędzie się 14 marca o godzinie 16:30 w sali widowiskowej spółdzielni mieszkaniowej. Jakie są zasady wydawania biletów? Kto pierwszy, ten lepszy. Od Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych otrzymaliśmy 50 darmowych wejściówek na tą imprezę, która będzie organizowana w sali widowiskowej. I tak naprawdę od poniedziałku najbliższego wydajemy te wejściówki. Wydajemy wejściówki dla dzieci powyżej 3 roku życia i no nie starsze niż 6 lat. Tak jak w przypadku spółdzielczego Dnia Dziecka czy spółdzielczych Mikołajek. I tak samo, trzeba po prostu być zameldowanym i wydajemy bilety do ostatniej wejściówki. Czyli jeżeli we wtorek czy w środę będzie wydany 50 bilet, no ten sobie szkodzi, kto późno przychodzi. W niedzielę 2 marca w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie odbył się halowy turniej piłki nożnej chłopców pod nazwą Orlik Cup. Od orlika do zawodnika. Turniej był również okazją do uczczenia pamięci o żołnierzach wyklętych. 2 marca, w dzień po Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie odbył się halowy turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2003 pod nazwą Orlik Cup od orlika do zawodnika. Mieszkańcy Lubartowa z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych mieli możliwość obejrzenia w naszej telewizji inscenizacji zatytułowanej Żołnierze Wyklęci. No znowu się spotykamy, co? Po raz kolejny. Co wy jeszcze ode mnie chcecie? Przyznajecie się? Tyle razy mówiłem, do niczego się nie przyznaję. To wszystko, co żeście mi czytali, to jest wyrobne kłamstwo. Kłamstwo. Dobrze, zaczniemy od początku. Jak codziennie. Nazwisko. Imię. Zydlewski. Imię. Marian Zydlewski. Pseudonim. Nie mam żadnego pseudonimu. No to może przypomnijmy pseudonim Alek, pseudonim Marian, imię ojca. Przypominasz sobie już? Nigdy nie miałem żadnego pseudonimu. A my wiemy, że masz. Rozumiesz? Pseudonim. Nazywam się Marian Zydlewski. Dobrze. Nie mam żadnego pseudonimu. Sadźcie. Więc tak, miejsce zamieszkania Łomazy, narodowość polska. Siądźcie sobie. Siądźcie, towarzyszu. Obywatelstwo polskie, wyznanie rzymskokatolickie. Zajęcie bez. Stan rodzinny, żonaty. A właśnie, jak się miewa żona? Może pojedzie na wczasy, na Madagan? Fundatorem medali, dyplomów i niespodzianek w postaci słodyczy dla zwycięskich w niedzielnym turnieju drużyn był prezes spółdzielni mieszkaniowej Jacek Tomasiak. 1 marca jest Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych i z tej okazji między innymi został zorganizowany halowy turniej piłki nożnej w Zespole Szkół nr 2, gdzie głównym sponsorem jest spółdzielnia mieszkaniowa w Lubartowie. Tak, bo uważamy, że idea jest szczytna, że trzeba pamiętać o tych, którzy oddawali krew za naszą wolność. Jak widać, młodym zawodnikom, młodym adeptom piłki nożnej chce się, ale tym bardziej chce się organizatorom. I tutaj niesamowite podziękowania dla organizatorów, którzy raz zarażają sportem naszych najmłodszych, a dwa zarażają patriotyzmem. I to nie robią tego w ten sposób, że koniecznie chcą być afiszowani, koniecznie chcą być w pierwszych rzędach w ławach, żeby ich było widać. Oni po prostu organizują bez nagłośnienia, bez specjalnego aplauzu takie spotkanie, ale zarażają tych młodych ludzi tym patriotyzmem. Ja jestem niesamowicie zadowolony, że spółdzielnia mogła wspomóc tak szczytną ideę i przyczynić się do tego, że ten turniej się odbył, po pierwsze. No a po drugie, no dzisiaj jest 2 marca, wczoraj na pomniku u Skoka złożyłem znicz, zapaliłem znicz razem z moim synem, a dzisiaj przyszedłem do młodych ludzi, którzy również pamiętają o tych, którzy walczyli o naszą niepodległość. Na czerwonej linii, jak to na mistrzu, się stawia panią przerwę, począwszy od kapitana. Thank you.
Na dłuższą relację z turnieju zapraszamy do programu Raport. Lubelski Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie w trakcie zeszłorocznych kontroli świadczeń chorobowych orzekł, że średnio co 20 zwolnienie było wykorzystane niezgodnie z jego celem. Efektem przeprowadzonych kontroli jest ponad 1 000 000 zł wstrzymanych lub cofniętych świadczeń chorobowych. ZUS prowadzi 2 rodzaje kontroli. Po pierwsze, sprawdza, czy osoba na zwolnieniu lekarskim korzysta z niego prawidłowo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zwolnienia lekarskie przez cały rok i cały czas. To jest jego ustawowy obowiązek. I właśnie podsumowaliśmy wyniki kontroli prowadzonych przez 2 oddziały w całym województwie lubelskim. Wynik tej kontroli, ich efekt finansowy to ponad 1 000 000 zł wstrzymanych lub cofniętych świadczeń chorobowych. To są zasiłki chorobowe, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne, które w całym 2013 roku zostały w funduszu chorobowym dzięki ujawnieniu nieprawidłowości. Przypomnę, że ZUS prowadzi 2 rodzaje kontroli. Po pierwsze, nasi inspektorzy sprawdzają, czy osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim wykorzystuje jego czas prawidłowo. To znaczy, czy na przykład w tym czasie nie prowadzi pracy zarobkowej, bo tego robić na zwolnieniu lekarskim nie wolno. I w związku z tą kontrolą w całym województwie zakwestionowaliśmy zwolnienia 280 osób w roku 2013. Średnio jest to co 18 zwolnienie lekarskie. Drugi rodzaj kontroli prowadzą lekarze orzecznicy ZUS. Oni sprawdzają, czy osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim jest niezdolna do pracy w dniu badania. I w wyniku tej kontroli prawie 1500 zwolnień lekarskich w województwie trzeba było w całym roku skrócić, co oznacza, że około 8% ze sprawdzonych osób dzień po kontroli mogło już wrócić do pracy. Jak się okazuje, również pracodawca może kontrolować zwolnienia lekarskie. Oprócz ZUS to również pracodawcy, więksi pracodawcy, czyli ci, którzy zatrudniają powyżej 20 osób, mają prawo do prowadzenia takich kontroli zwolnień lekarskich. Mogą sprawdzać, czy ich pracownicy prawidłowo korzystają z czasu zwolnienia lekarskiego. I z tego prawa również korzystają. A w dalszej części informacji. Rekrutacja do szkół i przedszkoli rozpoczęta. Opłaty roamingowe w Unii Europejskiej. Sezon wiosenny w Kozłówce rozpoczęty. Groźnie wyglądający wypadek. Umowy zlecenie pod lupą rządu. Ruszyła rekrutacja do szkół i przedszkoli. Wszystkich rodziców, których pociechy w tym roku rozpoczną naukę w nowych szkołach bądź przedszkolach, zapraszamy do zapoznania się z terminami zapisów. Nasze najmłodsze pociechy zapisywać do przedszkola możemy od 3 do 31 marca. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola nastąpi na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku. Wnioski o przyjęcie dzieci do szkoły podstawowej będziemy mogli złożyć w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2014 roku. Na listę kandydatów przyjętych do szkoły poczekamy do czerwca 2014 roku. Rodzice przyszłych gimnazjalistów wnioski o przyjęcie będą mogli złożyć w dniach od 1 kwietnia do 31 maja 2014 roku. W terminie od 27 czerwca do 2 lipca kandydaci będą mogli składać wymagane dokumenty, natomiast ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjum nastąpi 7 lipca 2014 roku o godzinie 10. Ogólne zasady rekrutacji znajdują się na stronie Urzędu Miasta w dokumencie Zasady rekrutacji do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Lubartów w roku szkolnym 2014-2015. Komisja Europejska chce nowych regulacji w sprawie opłat roamingowych w krajach Unii Europejskiej. Do 2016 roku użytkownicy telefonów komórkowych w Unii Europejskiej powinni płacić krajową stawkę za połączenia, podróżując po krajach członkowskich. Takie regulacje chce zaproponować Komisja Europejska. Wielu klientów nie lubi opłat roamingowych, a firmy telekomunikacyjne je lubią. Jednak stają się one także dużym utrudnieniem dla firm. Wielu podróżujących za granicą ogranicza korzystanie z telefonu z powodu dużych kosztów. Na przykład firmy we Francji już rezygnują z opłat roamingowych. Dlatego KE chce wprowadzić nowe regulacje, które by skłoniły firmy telekomunikacyjne, by do 2016 roku rozszerzyły taryfy krajowe dla swoich klientów tak, by obowiązywały one użytkowników telefonów komórkowych i smartfonów także podczas podróży do innych krajów UE. Zima w tym roku była wyjątkowo krótka. Czas przygotować się do wiosny, która zbliża się wielkimi krokami. W Muzeum Zamojskich w Kozłówce już zaczęto wiosenne porządki. W
salach Pałacu Zamojskich trwają przygotowania do nowego sezonu turystycznego. Po gruntownych porządkach przyszła pora na ustawienie mebli oraz czyszczenie eksponatów. Najwięcej pracy wymaga kolekcja zastawy stołowej zgromadzona w kredensie i jadalni. Tworzą ją szkła, porcelana, platery, naczynia ze srebra. Wszystko musi zostać starannie umyte, zabezpieczone i ustawione w szafkach i witrynach, by mogło cieszyć oczy zwiedzających. Przy okazji porządków można dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy o pięknych przedmiotach zgromadzonych w ekspozycji. Ciekawostką jest to, że kozłowieckie zegary należy nakręcać 2 razy w tygodniu, aby wskazywały właściwy czas. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło 1 marca w miejscowości Kieszkówka. Zderzyły się 2 samochody. Na szczęście cały incydent zdefiniowano jako kolizja. 1 marca o godzinie 9.25 doszło do wypadku drogowego w miejscowości Kieszkówka, gmina Kamionka. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do kolizji drogowej, w której brał udział samochód osobowy Fiat Tipo i ciągnik rolniczy. Osób poszkodowanych nie było. W działaniach trwających ponad godzinę udział brały 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubartowie i 1 zastęp OSP z Kamionki. Umowa zlecenie i nowe warunki. Rząd podejmie działania w tej sprawie. Jakie? Odpowiedź w tym materiale. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw jest jednym z elementów zapowiadanego w połowie stycznia przez premiera i ministra pracy na 2014 rok Paktu dla Pracy. Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt zakłada 2 rzeczy. Obłożenie obowiązkowymi składkami emerytalnymi i rentowymi wynagrodzeń członków rad nadzorczych oraz wprowadzenie obowiązku, by osoby pracujące na umowę zlecenie, niezależnie od liczby zleceń, opłacały składki przynajmniej od wysokości płacy minimalnej. Obecnie jest to kwota 1680 zł. W przypadku umów zleceń zmiana dotyczy tzw. zbiegu umów zleceń, czyli kilku umów równolegle wykonywanych przez zleceniobiorcę. Obecnie jest tak, że pracownicy zatrudnieni na etacie płacą składki do ZUS od całego wynagrodzenia, natomiast osoby, które mają kilka umów zleceń, podlegają ubezpieczeniu społecznemu tylko z jednej umowy, pierwszej lub przez siebie wybranej, bez względu na wysokość wynagrodzenia. Prowadzi to do wielu nadużyć. Ubezpieczenie często jest bowiem odprowadzane od najniższej płatnej umowy, nawet kilkudziesięciozłotowej, a z pozostałych umów odprowadzane są tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Niejednokrotnie dzieje się to wbrew woli pracowników, którzy jako słabszy podmiot na rynku pracy nie mają możliwości wyboru wyższego ubezpieczenia. Proponowane regulacje dotyczyć będą osób posiadających co najmniej 2 umowy zlecenia oraz osób prowadzących pozarolniczą działalność, dodatkowo wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, których podstawa wymiaru jest niższa niż minimalne wynagrodzenie, czytamy na WP. Przypominamy, że trwa plebiscyt na Człowieka Roku powiatu lubartowskiego. Zachęcamy Państwa do głosowania. Przypominamy, że trwa plebiscyt na Człowieka Roku powiatu lubartowskiego, w którym bierze udział prezes spółdzielni mieszkaniowej Jacek Tomasiak. A teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody. Piątek powitana z pochmurnym niebem, mogą wystąpić opady deszczu. Temperatura osiągnie wartość 8 stopni Celsjusza, a ciśnienie atmosferyczne 1029 hektopaskali. Sobota zapowiada się bardziej słonecznie, wystąpi zachmurzenie umiarkowane, będzie trochę cieplej, bo 11 stopni Celsjusza. Barometr wskaże 1031 hektopaskali. Niedziela zapowiada się pogodnie, odnotujemy 10 stopni Celsjusza, wystąpi zachmurzenie małe. Ciśnienie wzrośnie i osiągnie wartość 1037 hektopaskali. Bardzo słonecznie zapowiada się poniedziałek, 10 marca. Pełne słońce i aż 13 stopni Celsjusza. Barometr wskaże 1029 hektopaskali. We wtorek możemy spodziewać się trochę więcej chmur. Temperatura spadnie o 2 kreski. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1029 hektopaskali. Środa zapowiada się prawie bezchmurnie. Będzie trochę chłodniej, bo temperatura spadnie i zatrzyma się na 8 kresce. Barometr wskaże 1036 hektopaskali. Czwartek będzie podobny do dnia poprzedniego. Będzie jednak trochę cieplej. Termometr wskaże 10 stopni Celsjusza, a ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1034 hektopaskali. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanals.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Serdecznie zapraszam również na stronę internetową www.kanals.pl. Tam Państwo znajdą wszystkie nasze materiały. W następnym wydaniu spotka się z Państwem Magdalena Firlej. Ja się już z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.